Siemanko. Jeszcze momencik, pójdę sobie po telefon. Żeby nie było, bo tutaj mam czata. Okej. Jestem. Dobra. Witam serdecznie. Taki stwierdziłem, że zrobię bardziej piątkowy. Dobra. Zrobię bardziej w piątek. Jednak witam serdecznie. Oj. Że zrobię w piątek po prostu. Stwierdziłem, zrobię. Wiesz co, że zrobię po prostu w piątek ten, tego streama z uwagi na to, że jutro mam obowiązki służbowe, po prostu muszę gdzieś pojechać, więc stwierdziłem, że dzisiaj po prostu coś sieknę. Jestem, ziomek, siemanko. Dzisiaj będziemy omawiać mniej więcej podstawy, jak miksować poszczególne partyjki, w sensie składowe po prostu basu, tak? Czyli jak w idiomach to się po prostu robi tak, żeby było to dobre, czyli po prostu, żeby to było co najmniej poprawne, może nie, to jest złe określenie, bardziej chodzi mi o to, żeby ten bas, który miksujemy, żeby on po prostu był dobry. Dobry to znaczy, czyli żeby to było pełne, klarowne i żeby w każdym sound systemie, w którym będzie nasz kawałek leciał, żeby to brzmiało dobrze. Dobrze, czyli żeby przede wszystkim dbać o to, żeby bas, a raczej pewne części harmoniczne, takie jak, znaczy pewne pasmo, takie jak od 0 do, nie wiem, 250 Hz, żeby ten bas był jednak monofoniczny, ponieważ zazwyczaj subwoofer jest jeden, nie dwa, więc nie potrzebujemy tego rozstawiać na stereo, bo mówię, tak jak powiedziałem, to może spowodować pewne jakieś zachwiania, jeżeli chodzi o przestrzeń, jeżeli chodzi o audio, tak, które będzie grało, załóżmy, na jakiejś tam dużej, w dużym klubie. Po prostu chodzi o to, żeby te fale, te duże fale, które tam są emitowane, żeby one nie powodowały jakichś wielkich pików, takich, żeby był jakiś olbrzymi rezonans, bo to właśnie w tym chodzi. Dlatego stawia się jeden subwoofer, a nie więcej. To jest taki wstępik, jeżeli chodzi o właśnie miksowanie basu, bo to zazwyczaj ja kiedyś miałem sporo z tym problemu, aczkolwiek po jakimś dłuższym czasie, jak się zorientowałem, jakie są pewne reguły podczas robienia właśnie takich rzeczy, to zrozumiałem już po prostu, że to nie jest aż tak trudne, aczkolwiek wyczucie brzmienia trochę mi zajęło, bo musiałem dość dużo eksperymentować. Tak, wiesz co, ziomek, słuchaj, tak jak najbardziej będzie w serum, dlatego że Vital mi strasznie obciąża procka i słuchaj, powoduje to też, że są pewne jakieś latencje na moim po prostu OBS-ie i w ogóle na komputerze, także będą się oczywiście na serum. Będziemy wykorzystywać też różne inne wtyczki, nie wiem czy robić na patcherze, bo słyszałem, że patcher jest dobry, żeby nie ten, ale wolę bardziej przejrzyście. Będzie to wyglądać, jak będę robił to oczywiście na kanale, na slotach naszych FL-owskich, bo chcę bardziej to obrazować, bo patcher potrafi być taki, że jak nawalić za dużo połączeń, po prostu to jest niewyraźne, a mimo wszystko FL-owski mikser, stół po prostu jest wyraźny, klarowny, co robił po prostu w każdym momencie. Także będziemy to miksować na naszym stole FL-owskim. Czyli nie na patcherze, tylko właśnie na stole FL-owskim. Wiesz co, ja sprawdziłem dzisiaj jakiś tutorial w ogóle z patchera tak na szybko i ja szybko to łyknąłem, bo to nie jest trudne. No ale żeby to pokazywać, często tego ludzie nie używają, jeszcze zauważyłem, bo to jest już wyższa szkoła jazdy, bo tutaj naprawdę to jest strasznie dużo popierdolonych rzeczy czasami, czyli może inaczej, sam w budowie patcher jest bardzo prosty, ale jeżeli wracamy na przykład do projektu i chcemy coś chcemy wrócić, załóżmy, do jakichś ustawień, to mimo wszystko patcher trochę komplikuje, bo graficznie jest to tak nafajdane, że nie da się praktycznie w tym odnaleźć. Załóżmy, wejść sobie w jakiś tam preset patchera i wejść sobie w ustawienia tego preseta, który tam FL oferuje, to wracać do tego i majstrować się w tych presetach później, to po prostu jest hardcore. Dlatego będziemy używać oczywiście stół FL-owski, czyli po prostu standardowe sloty i tak dalej. I będę mniej więcej pokazywać, jak stosować po prostu przestery, equalizację i tym podobne. Zapalę sobie szlugę, mam trochę jeszcze kawę. Generalnie chodzi o to, żeby w ogóle, żeby nasz dźwięk po prostu
dobrze, znaczy nasz bas po prostu wyszedł dobrze. Często ludzie głowią się nad tym, jak brzmi na przykład, jak wyrobić brzmienie, które ma Tiesto, albo nie wiem, Armin van Buuren, albo nie wiem, no załóżmy EDX, to tam w mojej materii, albo tam ktoś inny, prawda, i się ludzie głowią, jak oni to robią. A sprawa jest bardziej prostsza, po prostu jest to kwestia tego, jak połączymy dwa poszczególne sektory. Pierwszym sektorem jest oczywiście nasz bas, czyli ten właśnie zakres od 0 Hz do 250, raczej 200 powiedziałbym bardziej. To jest nasz zakres, który jest właśnie tym zakresem, którym operuje subwoofer. No i właśnie dobrze właśnie go zmonofonizować, żeby to było klarowne po prostu i czyste. Czyli nasz sub ma być czysty, klarowny i przede wszystkim ma być wiele harmonicznych, bo to chodzi, żeby mocno to uderzało, tak? Choć aczkolwiek w trapach na przykład często słyszałem zwykłe suby, czyli słyszałem zwykłe 808, gdzie ten sub nie był taki szeroki, jeżeli chodzi o harmoniczne w tym zakresie częstotliwości, także zależy. Oczywiście może być to czysty sub, czyli po prostu czysta sinusoida na niskich oktawach, aczkolwiek ja polecam wam do IDM-ów stosować przestery oczywiście na tym właśnie spektrum. No i drugie spektrum, którym operujemy w IDM-ach, no to jest ten zakres od 250 Hz wyżej. Aczkolwiek polecam wam zakres od ten 250 tak do 400-400-500 tyle nieco obniżać w miksie, bo on trochę muli. Nam troszeczkę muli po prostu brzmienie. No i oczywiście najważniejszy ten przedział między 500 a 2200 Hz. To jest bardzo, bardzo taki wyrazisty dla naszego ucha, bardzo wyrazisty dla naszego ucha spektrum częstotliwości, gdzie słyszymy nasz dźwięk najklarowniej. Po prostu, bo jest to przedział naszej mowy. Z tego względu właśnie ten właśnie zakres odpowiada za naszą mowę, więc najczyściej to słyszymy i właśnie tutaj też stosuje się filtry na przykład formantowe, które wyostrzają nam basy i powoduje to, że mam wrażenie, że nam nasz bas po prostu mówi. Więc tutaj się tam jakoś tam w jakiś tam sposób operuje equalizerami, by uzyskać efekt mowy. To są właśnie filtry formantowe, ale to, o tym nie będę za dużo się, nie będę za dużo o tym nawijał. Także dzisiaj my to będziemy omawiać. Ja sobie na razie, tak sobie powiedziałem, zapalę. Jesteśmy na razie jeszcze w OBS-ie, bo zawsze tak startuję ze streamem, nie wiem dlaczego. W sumie powinienem zacząć po prostu od tego miejsca. Czyli mamy już przygotowaną stopę i będziemy sobie zaraz omawiać dokładnie, szczególnie, szczegółowo, jak przejść z etapu A do etapu B, potem z etapu B do etapu C. Bo będziemy się troszkę nad tym głowić. Na razie zrobiłem taką prostą linię melodyczną po prostu pod bas. Więc generalnie na razie ustawiłem to na piłę, żeby to było lepiej słyszalne, ale będziemy zaraz sobie tutaj robić to dalej. Czy jesteśmy live? Jesteśmy live, bardzo dobrze. Jest 8 minuta, trochę się rozwiodłem Nad teorią. Oczywiście zaraz przejdziemy sobie do praktyki. Domyślam się, że pewnie lepsza byłaby dla mnie sobota, ponieważ osoby z mojego kanału bardziej kojarzą soboty o 18. Nie to, że nie uprzedziłem, ale w sumie nie mam harmonogramu jakiegoś ścisłego, jeżeli chodzi o streamy. Wolę robić to po prostu spontanicznie, kiedy mam ochotę i kiedy mam pomysł przede wszystkim, bo ja nie lubię tak na siłę ustawić sobie grafiku i na przykład, że musi być w sobotę o 18, załóżmy tutorial bądź jakiś stream. Raczej praktykowałem to i lepiej wychodzą mi tutoriale, na które wpadam. Po prostu załóżmy szperając po YouTubie i znajdując jakieś tam tutoriale, które mogę załóżmy przetłumaczyć na własny język, na własny kanał. Także zaraz przejdziemy sobie do szczegółów, może jeszcze ktoś wpadnie do nas, bo mi się wydaje, że dzisiaj piątek w zasadzie, więc może tutaj sporo osób dzisiaj lecieć na balety, aczkolwiek nie jestem
pewny, bo zależy po prostu. Ale mówię, no piątek jest, jest takim dniem, kiedy ludzie po prostu sobie wolą odpocząć i raczej nie będą ogólnie, oczywiście to nie tak, to zależy, ponieważ każde życie jest inne, prawda? Natomiast zauważyłem statystycznie, że soboty są bardziej takie, no są szersze, tak? I więcej osób po prostu przychodzi na streamy. Jeszcze sobie łyknę kawy i można zacząć to wszystko omawiać, co robię. Na pewno ustawię sobie tutaj od razu jakąś podstawową, jakąś sinusoidę, albo może a jest tutaj analog sine będzie spoko. O, tutaj takie coś zrobię. No i z góry już chciałbym ustawić sobie też envelope na envelope 2 na global tune, żebyśmy mieli po prostu taki efekt uderzenia lekkiego, czyli po prostu transient. Więc zaraz sobie tutaj to ustawię. Destination to będzie nasz global master tune i lekko będzie nam klikać. Fajnie. Więc jeżeli robimy suba, generalnie poleciłbym od razu wyłączyć sobie po prostu ten zakres, który jest obowiązuje dla tych górnych częstotliwości, czyli będziemy po prostu mieli solo. Sorki, źle zrobiłem. O, może tak zrobić sobie solo, tylko do 250 Hz będziemy pracować. Oczywiście, jeżeli pracujemy tylko na tym, tylko na tym zakresie częstotliwości, to jak najbardziej polecam zacząć od przesteru, oczywiście, bo to nam ładnie zespoli cały, no po prostu uzupełni nam brakujące harmoniczne w naszej sinusoidzie po prostu i będzie po prostu szerzej. Dzięki czemu też sub będzie też ciężej pracował po prostu przez to, że będzie miał więcej informacji w tym właśnie spektrum. Wolę bardziej zastosować saturację. Fajnie. Na koniec generalnie jeszcze bym tutaj zastosował disperser, byłoby to spoko. Oczywiście tutaj chyba jest, z tego co widziałem, jeśli unison, to ustawię od razu na unison na jedynkę, żeby nie było nam, nie było tego, tej stereofonii. Ok, fajnie. Już to brzmi jakoś tak bardziej ostro mi się wydaje. Do tego jeszcze użyję soft clipper, żeby delikatnie całość podkręcić. Na końcu naszych działań z subem oczywiście poleciłbym wam ściąć te niepotrzebne harmoniczne, które pojawiły się po tym przesterze, czyli po zastosowaniu gaina na soft clipper. Po prostu ściąć to twardo do tych 200-250 Hz. Gdzieś tutaj. I będziemy mieć już gotowy sub. I mi się wydaje, że troszkę za mocno jest ustawiony ten envelope.
mamy gotowy sub, który za chwilkę, znaczy już w tej chwili, nie w tej chwili, już go nie musimy raczej poprawiać, bo jest gotowy. Więc jak mamy suba, to teraz możemy przejść do naszego layeru pierwszego. Po prostu, czyli do pierwszej warstwy naszego dźwięku, więc od razu zacznę od tego, że ten dźwięk zetnę w tych pasmach, gdzie mamy sub. Czyli weźmiemy sobie takie coś. Czyli nasz high pass i ścinamy tutaj w tym paśmie. Generalnie, co tutaj możemy uczynić? Mi się wydaje, że ja bym zaczął po prostu bardziej od jakiegoś FM-u. Więc sobie weźmiemy teraz na przykład sinusoidę i do tego użyjemy sobie jeszcze na zerowym levelu głośności jakiś digital, załóżmy sobie na przykład prime, może na innym ustawieniu, może na takim, i FM weźmiemy sobie z naszego oscylatora B. W takim razie mamy sobie tego typu dźwięk. Ja oczywiście sobie zastosuję jeszcze lekki low pass, żeby nam się potem lepiej przesterowywało ten dźwięk. Dobra, w tej chwili możemy zastosować jakieś efekty na stereo. Do tego możemy użyć jakiegoś przesteru. I do tego jeszcze może jakiś ODT. Możemy jeszcze użyć LFO jako envelope, jako że możemy to oczywiście ustawić sobie na herce i żeby on lekko nam jakoś sobie tutaj pracował. I możemy jeszcze użyć sobie envelope 2, a właśnie po to, aby tutaj wstawić sobie to na nasz master, czyli na global tune. Za dużo tego przesteru jest.
Siemano, Rad. Ok, w takim razie, jako że mamy nasz midlayer, w takim razie możemy się teraz pobawić nieco w jakąś obróbkę. Mi się wydaje, że można byłoby tutaj ładnie to rozszerzyć, bo jest dość tak wąsko, jeżeli chodzi o stereofonię. No to bym tutaj włożył oczywiście nasze sendy. Więc mamy sobie send 1 i send 2. Zastosujemy sobie teraz solo. To wezmę na lewo, to wezmę na prawo. I zajmiemy się może najpierw lewym sendem i ustawimy sobie jakiś chorus, ale oczywiście też na mono. I podobnie stosujemy chorus na prawym kanale. Tylko tutaj bym ustawił może inny rate, żeby jakoś tam była jakaś różnica między lewym a prawym kanałem. Rady, tak, dzisiaj zajmujemy się obróbką basów po prostu i pokazuję mniej więcej, jak rozdzielać po prostu nasze basy, tak aby mniej więcej wszystko było dobre po prostu w brzmieniu. Nie tylko, żeby ten bas, który produkujemy, po prostu zawsze brzmiał spoko, bo przyznam szczerze, że ja kiedyś się z tym borykałem, że zawsze miksowałem bas, że wkładałem bas po prostu do naszego kanału i zawsze robiłem wszystko na raz, prawda? Nie miksowałem poszczególnie naszych częstotliwości oddzielnie. No i nauczyłem się po prostu tego w praktyce i teraz mam okazję, żeby to jakoś tam przekazać. Po prostu warto bawić się w rozdzielanie pasm i miksowanie tego po prostu oddzielnie. Oczywiście można też robić layerowo. Nie musi to być akurat w taki sposób, ale pokazuję to bardziej ze strony miksu. Także tak to może wyglądać. Spoko, no to się może czegoś poduczysz. Dobra, jesteśmy w takim razie już przy tym etapie. Fajnie, mamy nasze chorusy. Oczywiście, jeżeli mamy chorus, to możemy też zastosować sobie tutaj reverb. I tak samo, żeby nie było to na stereo, więc jeden będzie dłuższy, drugi krótszy. Jeden będzie dłuższy, drugi krótszy, będzie tak, tak i będzie chyba powinien być git. Nie aż tyle, mi się wydaje, tak z 20 parę procent około. Super. Super, tak to powinno raczej wyglądać. Teraz bym zajął się obróbką naszych częstotliwości. Czyli generalnie bym tutaj zdjął nieco ten fragment, podbił, znaczy bym nieco jeszcze tutaj pozbawił częstotliwości z samej góry, bo potem będziemy sobie jeszcze fajnie to obrabiać. I generalnie podbiłbym 1000 nieco bardziej i obniżył może też troszeczkę jeszcze tutaj. O. Fajnie, jest taki cieplejszy trochę teraz ten basik. Może jeszcze zobaczę, co z tym waveformem. Ten może zrobię później. Najpierw zrobię taki niższy, może taki FM. Albo nie, wyższy był chyba lepszy. Ok, mamy sobie podstawową rzecz, którą teraz zrobiłem, czyli lekki EQ, lekkie też rozstawianie sobie na lewo, prawo naszych chorusów i rewerbów. No i oczywiście teraz możemy zobaczyć, jaki będzie wynik, jeżeli to jeszcze nieco obniżymy sobie może tą górę i wstawię może jeszcze OTT. Okej,
że tak. Tak, Bathhouse, znaczy, nie, czy Vital też jest spoko, tylko wiesz co, serum dla mnie jest już w tej chwili, po takim dłuższym czasie użytkowania, po prostu jest bardziej intuicyjny i jeszcze szybciej to po prostu robię niż na Vitalu. Vital mnie wkurwia, bo strasznie dużo zżera procka, serum tak nie wpierdala procka jak Vital. Zdecydowanie, bo lepiej mi się, szybciej pracuje na serumie. Mamy takie coś i bym tutaj sobie jeszcze zrobił gain. No tak, znaczy wymagania w sensie, wiesz co, faceplant potrafi znacznie więcej, a potrafisz wrzucić, nie wiem, 100 efektów i dalej ci nie wpierdala tyle, ile Vital. Także wiesz, no moim zdaniem to jest gruba przesada, jak oni to zaprogramowali. No ale w sumie to jest, wiesz, no to zależy, no dla mnie graficznie ładnie wygląda, ale i tak brzmieniowo bardziej faceplant bardziej pomaga we wszystkim, także. Okej, dobra, zobaczmy w takim razie, jak to będzie brzmiało razem z subem, co? A jakbym to troszeczkę więcej dał tych harmonicznych z dołu. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No, to jest całkiem spoko, mi się wydaje. Wyszło całkiem git, tylko mi się wydaje, że trochę jest za dużo rewerba. No, bez suba nie ma miksu, oczywiście. Żeby nie było, to ja sobie to rozdzieliłem. Tutaj jest sub, tutaj jest, wiesz, ten layer, nie? Całkiem ciekawe. Tutaj jeszcze dodał troszkę harmonicznych, tutaj między 250 a 500, bo mi się wydaje, żeby to było bardziej takie, byłoby, bym trochę wzmocnił, mniej więcej. Czy ucinam, wiesz co, zależy. Ostatnio raczej nie. Zależy od tego, wiesz co, bardziej span pokazuje mi, co trzeba ucinać, a co nie. No ale tych najniższych to raczej nie mam za bardzo w nie stosuję tego. Kiedyś to robiłem, ale
Nie wiem, jakoś przestałem to robić. Może na masteringu kiedyś, jak master robiłem, to robiłem, ale jakoś, nie wiem, zauważałem jakieś takie dziwne jakieś takie, były jakieś dziwne rezultaty potem przez to i z tego powodu po prostu przestałem za bardzo praktykować tego typu rzecz, więc raczej nie. Zobaczę, co zrobię, co się stanie, jak tutaj troszeczkę dam tych częstotliwości z tego zakresu, może lekko połączę sobie te dwa zakresy, może, bo tutaj czegoś mi tutaj brakuje w tym paśmie. A zobaczymy, co to będzie tutaj, jak tak zrobię. No, trochę więcej tego środka słyszę teraz. Może trochę więcej tam tych częstotliwości, może tak? Okej. I nieco podbiję może jeszcze. O, może będzie teraz lepiej. Chyba jest troszkę lepiej. No. Moim zdaniem już mi spoko. Jeszcze będę na końcu coś dodawał. Ale tak dopiero jak zgram jeszcze trzeci layer i potem zgram to jeszcze zgram te trzy ścieżki i potem sobie to jakoś ładnie obierzemy, znaczy ubierzemy sobie to jeszcze, znaczy weźmiemy sobie to w całą ścieżkę i przejdziemy, czy przetworzę to jeszcze przez taki jeden program, który mi służy do tego, żeby wkładać jakiś amp czy coś, żeby dodać więcej po prostu koloru do tego basu. Ale już mi całkiem spoko. Moim zdaniem i trzyma to się kupy. Rozumiem, pokazuje mi, że poziom basu jest równy z wysokim. A możliwe, że po prostu masz w sobie odsłuchy najwidoczniej. Takie odsłuchy, które ci nie dają tego basu tak dużo. No bo zawsze ja słyszałem to po prostu, że trzeba subwoofer mieć, żeby tak porządnie słuchać te doły, nie? Rozumiesz? Więc jak masz subwoofer, to git, tak? No ale jeżeli go nie masz, to nie wysłyszysz tego tak potężnie. No, bo odsłuchy dają ci malutko tego basu tak naprawdę. No właśnie. A, masz subwoofer, tak? Czy ty masz po prostu odsłuch? No właśnie, o tym mówię, więc nie martw się, jak czujesz, że jest mało basu, a jak pan ci pokazuje, że jest równo, czy nawet trochę powyżej, to się nie martw, bo ten bas jest po prostu, tylko go nie słyszysz już. Także się nie martw. Na subwooferze, bo subwoofer to wychwyci i będzie dobrze. To się nie musisz martwić wcale. Sobie takie coś. No i mid layer generalnie bym teraz zrobił już na całym paśmie z lekkim obniżeniem po prostu dołu i to będzie nasz trzeci dźwięk. Tutaj generalnie bym po prostu zrobił to na jakimś spektralu bądź na jakimś digitalu zwyczajnie. Może na czymś takim. Może delikatnie zrobię jakiś jeszcze FM. Ale nie wiem, w sumie zobaczymy, jak to by wyszło.
jakiś szum. Ok. No i tutaj bym oczywiście obniżył ten dół. Dość mocno bym to zrobił. A może tak nawet. Super. Był tylko jakiś fajny przester. Może zrobię asymmetric. Może lekki jakiś detune jeszcze zrobię. Fajnie. Może jakaś kompresja. Może jakiś jeszcze chorus? Dobra. I teraz tak. Tutaj bym raczej już dał sobie spokój z jakimś mocnym przesterowywaniem, znaczy mocną jakąś obróbką. Po prostu tutaj bym się zajął już bardziej takim właśnie bardziej kształtowaniem tego brzmienia. Także weźmy sobie tutaj po prostu EQ i zobaczymy, jak to wyjdzie. Bo tam już jest reverb, więc nie trzeba kolejnego reverbu dawać. I do góry. Może tę górkę lekko. Widmo, wiesz co? Ja pamiętam o tym Wellborn Bouncie, ale wiesz co? Wypadła mi pewna rzecz i dzisiaj mam bardzo mało czasu, żeby takie coś zrobić. Miałem to zrobić jutro, aczkolwiek mam sprawy służbowe, więc niestety nie mam za bardzo czasu, żeby tego to. Bo wiesz, no to jest dłuższy temat, nie? Także, żeby się tego. Ja się przygotuję do tego dopiero na sobotę. Przyszłą dopiero, bo mówię, jutro po prostu wypada mi taka okolicznościówka, która no, powoduje to, że mam niewiele czasu dzisiaj, bo już robimy to godzinę, więc ja powolutku będę kończył ten stream, w sensie tylko jeszcze dokładnie zmiksuję ten bas, który teraz robię i dopiero będę mógł to zrobić w przyszłym tygodniu, także najmocniej przepraszam za tą rzecz, po prostu to wyszło nagle, tak? Wczoraj dostałem informację po prostu, że nie mogę w sobotę robić streama. Także dzisiaj, z uwagi na to, że mam trochę więcej czasu, po prostu się zajmuję po prostu obróbką basu i postaram się Melbourne Bass zrobić dopiero w przyszłym tygodniu. Także tak to wygląda. No, wiesz co, staram się jak mogę i pomagam. Jeżeli ktoś korzysta, to super. Ja to robię od iluś lat już, także jeżeli masz ochotę, jeżeli masz z czego korzystać, to jak najbardziej fajnie i zapraszam też Cię do oglądania innych filmów, bo tam jest tego sporo. Mnóstwo rzeczy omówiłem już, przetłumaczyłem praktycznie amerykański YouTube na polski, ale ze swoimi patentami po prostu. Z tym, czego się nauczyłem, raczej po swojej praktyce. Także jak coś, to wbijaj na YouTube'a i szperaj, bo tam jest 100 chyba live'ów już w tej chwili, bo robię to od października, także. No.
moim zdaniem to już fajnie buja. Dobra, teraz sobie zgram w takim razie te basy. Nieco ciszej, zrobię to. Okej, okay, jak mamy naszą ścieżkę już gotową, którą nieco jeszcze poprawię oczywiście, bo tam kwestia miksu jeszcze jest. Nieco podbić można częstotliwości pewne. I generalnie już możemy powyłączać te kanały w miksie. Sorki, bo nagrywa się po raz drugi. Teraz weźmy sobie tutaj oczywiście limiter. Ustawmy jeszcze raz sobie sidechain, bo tego się, to się nie, akurat nie nagrało. Fajnie, podbijemy nieco górę. No i teraz generalnie chciałbym zastosować w tym przypadku jedną wtyczkę, która nazywa się, już mówię, jest taka jedna, to jest Lifeline Expanse i poszperamy sobie tutaj w pewnych rzeczach. Zobaczę sobie tutaj, jak oni miksują tej basy. Analog bass, zobaczmy może to. Może dalej. Cholerka, troszkę mi ścina, widzę. Procka, może powyłączam pewne rzeczy stąd. Niestety ta wtyczka jest dość taka wymagająca pod pewnymi względami, więc spróbujemy to jakoś ograniczyć do 3, może 4 modułów. Zacznę może od rampa, bo to jest poważna sprawa akurat. Teraz może zobaczymy sobie inne ustawienie, może weźmy sobie tutaj degrade, może resample lekko. I może lekki dirt, to będzie wszystko w tym przypadku. Ale chciałbym to robić oczywiście tylko na górach. Może użyjemy tutaj tape. Ja to sobie to zgram, tą ścieżkę. I mamy nasz ślad gotowy praktycznie. To możemy już wyłączyć i to. Wiesz co, ten lifeline to jest trochę, nie, to jest, jeśli wytłumaczę, to jest tak. Tutaj masz różne formy
zmiany jakości danej ścieżki, się degrade, resample i tak dalej. To są metody, to jest bardziej chodzi o format, czyli o bity i tak dalej. Tutaj zmieniasz bity w danej waveformie. Tutaj masz reampy, czyli po prostu to jest bardziej EQ, po prostu są jakieś modele EQ takie specjalne, które dają takie wrażenie po prostu bardziej, jakbyś przepuścił to jakiś porządny sprzęt. Tutaj masz przestery, tutaj masz stereo i tutaj masz też reverby, także to jest takie full wypas generalnie, jeżeli chodzi o wtyczki. I ona też to trochę kosztowała, ta wtyczka, ale generalnie jest bardzo fajna. Stosują właśnie do basu najczęściej i zresztą nie tylko, ale głównie do basu, bo bardzo fajnie brzmi. Także tak był nasz rezultat. I jeżeli chodzi o podsumowanie, to tak jak powiedziałem, są różne metody robienia basów. Jak najbardziej polecam Wam zacząć po prostu od suba i potem wlecieć jakieś tam layerami. Oczywiście można robić to innymi sposobami, aczkolwiek z doświadczenia wiem po prostu, że najlepiej zaczyna się od rozdzielania pasma, a potem potem idzie się do przetwarzania po prostu poszczególnych rzeczy. Ale najważniejsze generalnie w miksie, jeśli chodzi o bas, to są layery. Ale to też nie tylko w basach, to też dotyczy innych dźwięków, takich jak synth, czy lead, czy pad. Tak samo to też się stosuje layering i po prostu chodzi o to, żeby brzmiało rezultat po prostu był dobry. A jako że miałem okazję pogadać o basach, no to właśnie wymieniłem przede wszystkim poszczególne najważniejsze rzeczy, czyli layering, do tego właśnie rozdzielanie pasma i no i oddzielne na oddzielnych pasmach robienie przesterów i innych tego typu zabiegów, jak chorus na rozstawienie chorusa, załóżmy na lewo prawo. Antoni, siemanko, i niestety już kończymy, bo jak powiedziałem, dzisiaj zacząłem livestream dość, znaczy miałem zacząć generalnie livestream jutro o 18:15, aczkolwiek z uwagi na okoliczności zawodowe niestety musiałem to przełożyć na dzisiaj. Miałem trochę mniej czasu, także zmieściłem się bodajże chyba w 50 minutach praktycznie. Chciałem zrobić po prostu krótki live i chciałem też zapowiedzieć, że oczywiście zobaczymy się w przyszłym tygodniu, aczkolwiek już w sobotę o godzinie 18:15. Mam nadzieję, że pomogę w pewnych kwestiach. No właśnie, piątek jest taki, domyśliłem się, że w piątek po prostu będzie troszeczkę mniejszy ruch, no ale na pewno jeżeli ktoś z Was skorzystał z tego poradnika, no to super, to jest mój sukces, bo ja te streamy prowadzę przede wszystkim dla Was, bo chcę się dzielić po prostu wiedzą, no i pokazywać się pewne swoje patenty, choć to nie są akurat moje patenty, to są już patenty znane. Natomiast wiem, że na polskim YouTubie jest mało kanałów, które zajmują się tak stricte muzyką EDM, bardziej trapem, hip-hopem i tak dalej. Mało widziałem rzeczy związanych z muzyką klubową. Bodajże jest chyba jeden sound coś, widziałem jednego Bukowskiego chyba, jest taki Matt Bukowski, jest taki gość, który omawiał sobie właśnie te elementy raczej biznesu w muzyce klubowej, nie tylko, też pokazała patenty z produkcją, etc., etc. Także tak to wygląda. Jasno, oczywiście Antoni obejrzy sobie powtórkę, wszystko będzie na kanale dostępne. No i to tyle w sumie. Tak, no właśnie. Dobra, no to co? Ja się już z Wami żegnam. Dzięki za dzisiejszy livestream. Zapraszam do kolejne w soboty o godzinie 8, tym razem już o stałej godzinie. Postaram się w sensie robić to w soboty o tej 18 czy 18:15, aczkolwiek jeżeli coś się ma zmienić, to będę oczywiście informował i będę starał się Was aktualizować z danymi, które będą się realizowały później, czyli po prostu z danymi godzinami i tak dalej, które będą
z live streamów i tak dalej. Tutoriale i teledyski oczywiście się będą dalej pojawiać na kanale, także nie martwcie się, na pewno to się jeszcze pojawi. Kolejny teledysk, nie będę zapowiadał na razie, będzie to małe zaskoczenie, ale będzie na pewno spoko. Dzięki bardzo, na razie trzymajcie się i pozdrawiam, cześć.